Witam Was bardzo serdecznie w odcinku, który obiecywaliśmy już od dawna, ale przyznaję, że właściwie dopiero teraz znaleźliśmy czas, żeby go nagrać, także przepraszam i przygotować. Zbliżają się walentynki, czas więc na wyniki głosowania na top polskich seriali 2022, które przeprowadziliśmy, znaczy głosowanie, już jakiś czas temu na kanale w związku z faktem, że miniony rok był po prostu bardzo gęsty i bardzo różnorodny, jeżeli chodzi w ogóle o ilość polskich premier serialowych. Serio, ja pamiętam bardzo dobrze czasy, kiedy pojawiały się, nie wiem, dwa, góra, trzy nowe polskie seriale, a w zeszłym roku było ich, uwaga, 25 i mówię tutaj tylko o tytułach, które no, nadają się do kategorii tak zwanego quality TV. Ponieważ głosowanie było już dawno, to należy się Wam też zdanie przypomnienia na temat tego, jakie były zasady. W dużym skrócie to mechanizm był bardzo, bardzo podobny do głosowania na tak zwany serialowy top roku, tylko po prostu ograniczyliśmy się do jednego etapu, w którym za pomocą specjalnego formularza każda osoba mogła wybrać maksymalnie 5 tytułów spośród 25 nominowanych przez nas seriali. W całej zabawie udział wzięło prawie 3,5 tysiąca osób, za co dziękuję. No ale przy naszych corocznych podsumowaniach, tych podsumowaniach roku, to jest wynik raczej średni, no ale też pokazuje realną skalę tego, jak w Polsce w ogóle oglądamy rodzime produkcje. Zaskakujące, prawda? No, okazuje się, że nawet te najgłośniejsze polskie seriale w platformach streamingowych są po prostu mniej popularne niż top na przykład amerykańskich, co nie oznacza, że na przykład bardzo odbiegają od nich jakością. Nie uważam tak. Dodatkowo myślę, że warto też odnotować fakt, że większość wybranych przez Was do top 10 seriali polskich została też na przykład nominowana do Orłów 2023. No to jest taka mała rzecz, a jednak mimo wszystko cieszy. No dobrze, to jak ostatecznie ukształtowały się wyniki? Miejsce 10 i 691 głosów, Behawiorysta. Nasze zestawienie rozpoczynamy serialem, który wystartował na samym początku 2022 roku, właściwie no w styczniu. Behawiorysta z Robertem Więckiewiczem w roli głównej to jest kolejna pochyłce ekranizacja prozy Remigiusza Mroza, będąca oryginalną produkcją Playera. 8-odcinkowy pierwszy sezon opowiada historię skompromitowanego eksperta policyjnego, który pomaga mimo wszystko policji schwytać niebezpiecznego mordercę streamującego swoje zbrodnie w internecie. Drugi sezon jest już w przygotowaniu. Miejsce 9 i 698 głosów, Gang Zielonej Rękawiczki. Polscy twórcy serialowi kierują swoje propozycje do coraz bardziej zróżnicowanych grup wiekowych. Gang Zielonej Rękawiczki jest tego najlepszym przykładem, będąc, uwaga, uwaga, serialem stworzonym dla dojrzałej widowni. Podczas gdy amerykańskie 70-latki oglądają Grace i Frankie, Polki oswajają wiek emerytalny wraz z trzema złodziejkami, Kingą, Zuzą i Alicją, granymi kolejno przez Małgorzatę Potocką, Magdalenę Kutę i Annę Romantowską. To jest pierwszy polski serial, który przełamuje tabu wieku, pozwalając swoim bohaterkom na szaleństwa, które stereotypowo nie przystoją w takim wieku. Miejsce 8 i 770 głosów, Królowa. A skoro już mówimy o oswajaniu i przełamywaniu tabu, to doczekaliśmy się w Polsce w zeszłym roku pierwszego queerowego serialu z gatunku Feel Good Drama, tak, jest taki gatunek, na dodatek z fantastycznym składem aktorskim na czele z Andrzejem Sewerynem, który wcielił się w emerytowanego krawca / paryską drag queen, który po latach powraca w rodzinne strony, żeby stawić czoła demonom przeszłości i odbudować relację z rodzoną córką, graną przez Marię Peszek, Violettą. To rozgrywająca się gdzieś na Górniczym Śląsku ciepła opowieść o akceptacji, miłości i poszukiwaniu siebie stworzona przez twórców Klangora, Łukasza Kośmickiego i Kacpra Wysockiego. Miejsce 7 i 850 głosów, Cyberpunk Edgerunners. Zeszłoroczne polskie seriale to nie tylko produkcje stricte lokalne, ale i koprodukcje międzynarodowe, wykraczające poza gatunek klasycznego serialu fabularnego.
Pod tym względem Cyberpunk Edgerunners jest najbardziej nietypową pozycją w naszym zestawieniu top 10. Jest bowiem wyprodukowaną przez Netflix i polskie studio CD Projekt Red animacją osadzoną w uniwersum cyberpunka. Gatunkowo jest to klasyczne cyberpunkowe anime stworzone przez japońskie studio Trigger, za którym w dużym stopniu stali polscy twórcy oraz scenarzyści Rafał Jaki, Bartosz Sztybor, Jan Bartkowicz i Łukasz Ludkowski. I choćby z japońskich twórców, takich jak choćby reżyser Hiroyuki Imaishi, ten serial nigdy by nie powstał, możemy śmiało wpisać go na listę polskich serialowych osiągnięć 2022. Miejsce szóste i 884 głosy, Minuta ciszy. Gdybym to ja miała decydować o kolejności tytułów na tej liście, to Minuta ciszy znalazłaby się nieco wyżej. Z drugiej strony nie jest to serial, który miał na przykład jakąś wielką kampanię promocyjną. Cieszy mnie więc, że znalazł się prawie w połowie stawki. Gdybym bardzo chciała znaleźć analogię z jakimś istniejącym już serialem zagranicznym, to pewnie wskazałabym oczywiście na Sześć stóp pod ziemią, bo Minuta ciszy to jest opowieść o branży pogrzebowej i umieraniu w ogóle. Na tym podobieństwa się jednak kończą, ponieważ Minuta ciszy to jest serial bardzo polski, bardzo lokalny i pełen bardzo aktualnej symboliki, co na szczęście wcale mu nie szkodzi. W rolach głównych wystąpili Robert Więckiewicz, który ostatnio dużo gra w serialach, i Piotr Rogucki. Scenariusz oparto na autorskim pomyśle Jacka Lusińskiego. Miejsce piąte i 913 głosów, Kruk, jak tu ciemno. W historii współczesnego polskiego serialu dramatycznego mało jest tak rozpoznawalnych tytułów, jak stworzony przez Canal Plus Kruk. Składający się z trzech sezonów, serial to bardzo mroczna i nierzadko niekomfortowa wręcz do oglądania psychologiczna opowieść o głęboko zaburzonym policjancie Adamie Kruku, mierzącym się z traumą swojego dzieciństwa, wypartymi i przekierowanymi emocjami. To jest też opowieść o magicznym i pełnym ludowych wierzeń Podlasiu, które staje się niejako świadkiem dramatycznych wydarzeń z życia głównego bohatera. Trzeci sezon to jednocześnie mocne zamknięcie całej historii granego przez Michała Żurawskiego Kruka, wyreżyserowana przez Macieja Pieprzycę i Adriana Panka. Miejsce czwarte i 1038 głosów, TheOffice.pl, sezon drugi. Nie jest łatwo nakręcić dobry remake kultowego formatu, którego głównym celem jest obśmiewanie naszych własnych słabości. Polska wersja The Office od początku miała potencjał, żeby stać się serialem niezrozumianym, czego najlepszym dowodem był choćby hejt, jaki pojawił się w sieci jeszcze przed premierą pierwszego sezonu. Mimo to polskie biuro nie tylko świetnie zadebiutowało, ale i powróciło z drugim, jeszcze mocniejszym i jeszcze bardziej bezkompromisowym sezonem, który tym razem nie wzbudził już tak silnych emocji wśród hejterów, bo nie bardzo się było tym razem do czego przyczepić. Tym bardziej cieszy mnie jego czwarte miejsce w tym zestawieniu. Miejsce trzecie i 1149 głosów, Odwilż. Odwilż to jedyna pozycja w tym top 10 wyprodukowana przez HBO w 2022 roku. Jedyna i prawdopodobnie niestety na długo ostatnia, bo w 2022 roku HBO zawiesiło inwestycje w lokalne produkcje na rynkach europejskich. Osadzona w Szczecinie i bardzo pięknie sfilmowana Odwilż to klasyczny kryminał utrzymany w konwencji Nordic Noir, opowiadający o śledztwie prowadzonym przez emocjonalnie wycofaną policjantkę po przejściach, niejaką Katarzynę Zawieję, graną przez Katarzynę Wajdę. Reżyserem całości został Ksawery Żuławski, za produkcję odpowiadał Bogumił Lipski, zaś scenariusz napisali Marta Szymanek i Piotr Szymanek, czyli scenarzyści trzeciego sezonu Watachy. Za zdjęcia natomiast odpowiadał Tomasz Naumiuk. Ten sam team pracuje teraz nad drugim sezonem serialu, który zresztą o mały włos, a zostałby skasowany razem z innymi lokalnymi produkcjami HBO, ale prace nad nim były już po prostu za bardzo zaawansowane. Jest więc szansa, że zobaczymy
go w tym albo no, najpóźniej w przyszłym roku. Miejsce drugie i 1200 głosów pewnego razu na Krajowej Jedynce. Nie ukrywam, że to miejsce cieszy mnie szczególnie, bo nie tylko jest to miejsce w pełni zasłużone, ale też mam nadzieję, że też się troszeczkę przyczyniliśmy do tego, że więcej osób sięgnęło po ten niszowy polski miniserial. W przeciwieństwie do bardzo wielu pozycji z tego zestawienia, za pewnego razu na Krajowej Jedynce nie stał żaden znany team kreatywny, a sam serial nie miał żadnej kampanii promocyjnej. Obronił się jednak jakością, specyficznym czarnym humorem oraz bardzo nietypowym gatunkiem, który da się opisać jako tragikomiczny moralitet o bezsensie zła, nawiązujący do takich klasyków jak choćby filmy braci Coen. Ten krótki, 6-odcinkowy miniserial w reżyserii Grzegorza Jaruszuka i Jakuba Piątka z dużą lekkością posługuje się zarówno absurdem, jak i stylem wizualnym, tworząc rzeczywistość z jednej strony bardzo lokalną, a z drugiej bezbłędnie naśladującą styl amerykańskiego kina drogi. Pod tym względem jest absolutną perełką wśród polskich seriali i pozycją absolutnie obowiązkową. I w końcu miejsce pierwsze i 2063 głosy – Wielka Woda. Na sam koniec tytuł, którego obecność na miejscu pierwszym chyba nikogo szczególnie nie zaskoczyła, bo pewne rzeczy są oczywiste, jak na przykład to, że w zeszłym roku o żadnym polskim serialu nie było tak głośno i żaden polski serial tak dobrze się nie obejrzał, również poza granicami naszego kraju, jak ten. Stworzona przez Jana Holoubka i Kaspra Bajona 6-odcinkowa Wielka Woda to rodzima odpowiedź na Czarnobyl, czyli katastroficzna opowieść osadzona w bardzo konkretnych, historycznych realiach. Wydarzenia ukazane w serialu, czyli tak zwaną Powódź Tysiąclecia z 1997 roku, pamiętają dzisiaj chyba wszystkie osoby, które przyszły na świat na początku lat 90. XX wieku, co dodatkowo sprawia, że widz no, jest się w stanie po prostu zaangażować w to, co widzi na ekranie. Ale Wielka Woda to też po prostu bardzo dobrze skonstruowana historia, z jednej strony fikcyjna, a z drugiej mocno trzymająca się historycznych realiów i, co ważne, bardzo realistycznie ukazana. Nie jest tajemnicą, że najtrudniej filmuje się wodę, kiepsko też wypada przy postprodukcji, a polska ekipa sprostała zadaniu, oddając wizualnie to, co działo się w tym 97 roku i zasłużyła przez to na kolejne nagrody i wyróżnienia na czele choćby z paszportem polityki oraz nominacją do Orłów. My dorzucamy od siebie skromne pierwsze miejsce w naszym zestawieniu, które oczywiście uważam za w 100% zasłużone. I to tyle, jeśli chodzi o 10 najlepszych, waszym zdaniem, polskich seriali minionego roku. Ciekawa jestem, na jakie seriale będziemy głosować w tym roku. Ja właściwie bardzo się nie różnię w swoich opiniach od was. Oczywiście pewnie zamieniłabym je jakoś miejscami, ale uważam, że rzeczywiście mieliście na co głosować, mieliście z czego wybierać i wybraliście mądrze. Tyle od nas. Dajcie znać, co sądzicie o tym zestawieniu. Możecie też w komentarzach wpisywać swoje typy, swoje top 3 czy top 5 polskich seriali ostatnich lat czy ostatniego roku. A poza tym to oczywiście czekamy na różne nowości, które nas w tym 2023 roku serialowo czekają na polskim rynku. Jeżeli wam się podobał ten dzisiejszy odcinek, to koniecznie dajcie lajka, subujcie też nasz kanał, możecie też zajrzeć na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka i widzimy się w kolejnych odcinkach.